Cześć, siemano, witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22. Dzisiaj jest Deutsch Farm na tapecie, oczywiście luty i olej smrznikowy, czyli co może być innego jak nie sprzedaż oleju. Czekaj, to na pewno to był olej? Tak, dobra, już pamiętam. To trzeba było tak trochę, bo ja dobra, bo źle podjechałem. Nieważne. No, tak o, 100 tysięcy naraz. Olej. Patrz, paletę oleju rzepakowego jeszcze jest. Nie widziałem tej palety. Poważnie. Jak ją sprzedawałem, to nie widziałem. Ale to zaraz sprzedam. Jakieś dodatkowe 5000 jeszcze ty. Ale jaja. Nawet nie wiedziałem o tym, że mam paletę jeszcze tego. No ale jest rzepakowego, ale dobra. Dobra. Jedziemy po kolejny olej, bo tam jeszcze chyba ze dwa kursy będą. Dzisiaj stwierdziłem, że zagram realnie. Czyli będę. Znaczy, no, realnie, w sensie tak nie do końca realnie. Czyli realnie chodziło mi o to, że będę sobie jeździł z tym olejem. O! Chodziło mi o to, że będę jeździł z tym olejem, a nie będę się teleportował. O tym chodziło. Jakiś tam lekki puszek. Jakiś tam lekki przyszłony na asfalcik jest, więc. Nawet spoko to wygląda, ale najważniejsze, żeby w marcu to znikło, bo w marcu będzie oczywiście obornik. No właśnie. Trochę tego oleju jest. Dołożenie, więc to jest ze 3 kursy jak nic. Dlatego z pierwszym kursem sobie pojechałem, już tam byłem. Bo tutaj widzicie, ile tego oleju jest. Jest od cholery. Ja nie wiem, na co ja mam wydać tych haseł. Na pewno na ciągnik. Na pewno kupię sobie ciągnik nowy. No, siewnik mam. Kombajn mam. Ale mógłbym tego mojego ideala sobie ulepszyć. Na przykład silnik mu dołożyć. A może i gąsienicę założyć. Albo podwójne koła. No nie wiem. Pomyślę. Byłoby na tyle kasy, że... A może jakieś pole? Jakieś pole... Mógłbym w sumie pole kupić też. Tylko jaki ciągnik? No na pewno Deutsch Fahr. Na pewno może i C2 Deutsch Fahry. I wtedy bym mógł sobie Landyniego wysadzić. Może to jest jakiś pomysł, aby sprzedać Landyniego i kupić na przykład C2 Deutsch Fahry. Serii 8 i serii 9. W serii 8 to bardziej pod. No, posiarki to nie, ale. No, seria 8 ile ma koni? Nie wiem nawet ile ma koni. 200. Nie, nie wiem. Ten ma 260. To tamten ma 300 coś. Nie wiem co na ile. Seria 8 ma koni. Na pewno podwały by był. To jest na pewno. Podwały pod talerzówę. No. Nie wiem, pomyślę. Naprawdę, pomyślę, bo nie wiem w sumie nawet po co bym pociągnął sobie. Bo jeżeli bym kupił 2D4, no to tam za duże różnice mocowe nie mają. Między dziewiątką a ósemką. No ale najlepiej by było mieć dwa. Ósemkę i dziewiątkę, tak? Potem może jakiego Fenda? No bo powiem wam, że nie ma czym jeździć tutaj. Oprócz TR-a i D4-a. To nie mam czym jeździć. A taki fendzik myślę, że no nie 1000, ale 900 to tego fajny czas. Black Beauty najlepiej. Nie wiem, ale wiem, że tego oleju jest od cholery i... Dobrze, że dzisiaj nie mam tak dużo roboty na odcinku. Bo mam dwie akcje przygotowane. A to już pewnie na miniaturce wszyscy widzieli. Czyli obornik i gnojowica. I to taka spokojna akcja, więc. Więc okej. Siewnik mam. O, na pewno jakbym dokupił teraz 2D4, no to na pewno. Ósemka by latała z wałami, a dziewiątka z siewnikiem, tak? No i siódemka też oczywiście z wałami, no bo dwa razy siewnik
i dwa razy wał musi iść. Dwa razy ziemi, dwa razy wał. Więc no. Więc na razie by miały co robić te silniki. A później się zobaczy. No. Czemu on zahamował? Tego ja nie jestem w stanie wam powiedzieć. Bo nie wiem, czemu on zahamował poważnie. Więc pole nie może się pojawić. Skoro mają dwa ciągniki się pojawić, no to nie może się pojawić pole. Jedno, jak to się mówi, jedno wyklucza drugie. Dobra, kolejne 100 tysięcy. No i fajne pieniążki z tego oleju. Z mężczykowego. Więc to, myślę, że to dało dużo tej serii. Da. Znaczy dało. Da. I ja teraz myślę sobie, co by tu zasiać. Będzie wiosna. Myślałem nad owsem, ale to też i na wszystkich polach, no bo bez przesady, tak? Rzepaku mam trochę, słonecznik był, no tak będzie owiec, to by się przydało zasiać i... Chyba sorgo, no bo tak naprawdę to ja na wiosnę nic innego siać nie mogę. Niż owiec i sorgo. Nic innego nie... A może soję? Soje kosiwe, że soi by pieniądze były, tak? Ale sorgo też w sumie fajna uprawa. Myślę, że sorgo by było ciekawsze niż soja. Bo sorgo się ciekawie kosi. Kurde, ale tego jeszcze tu będzie. Nie, ja muszę jak najszybciej tą przyczepę zmienić. Jeżeli to ma być tyle oleju, za każdym razem. To ja muszę tego autolodu zmienić na tego dużego, co mam na Hojbaleronie. Bo tym to się zajeżdża. Właśnie, ser żółty jeszcze. Właśnie nie wiem, czy na serze już nie przeminęło. Czy cena sera już nie przeleciała. Ale chyba w lutym była, z tego co pamiętam. Ale to zaraz zobaczę, no... Dobra, na rondzie w lewo. Trzeba szybko przejechać. Właśnie, kurde, no nie wiem, kiedy jest cena na sera. Dobra, kolejne 100 tysięcy. I ser. Ser żółty jest tu. 5500. Niby we wrześniu, ale... Ale sprzedam dzisiaj ten ser, bo jak trzeba robić pieniądze, to trzeba robić, tak? I teraz pytanie, czy ja całe mleko przerobię? Tak, ja całe mleko przerobię, dobra. A olej słonecznikowy? A jeszcze się robi olej słonecznikowy, no widzisz. Ja zrobię tak. Jakby mi tą paletę dorobiło oleju, będzie kwit. Dobra, już zrobiła tą paletę. Widzieliście? Więc łogi. Bo jeszcze jeden kurs będzie. I chyba nie wiem, czy ten ostatni kurs nie będzie miał ta minuta, nie? Ale mówię, ten autolot duży by się przydał. I chyba to będzie musiał być pierwszy zakup. Najbliższy. Bo na saty jeszcze za wcześnie. Bo ja nie mam maszyn do robienia w polu, a co dopiero mówić o sadzie. Gdzie tam trzeba dużo sprzętu. Bo trzeba by było najlepiej jeszcze ciągnik ogarnąć sobie do sadu. Jeszcze boję się, że jeszcze dwa razy będę musiał przyjechać. Czyli oprócz tego kursu jeszcze dwa razy, ale to kurde zobaczę. Nie wiem, na przykład jak będzie końcówka, to się naprawdę tepnę, bo to jest za długo, nie? A poza tym 4,5 miliona zarobię z samego oleju. No więc...
Na ciągnik jeden mnie stać, a czy na dwa, czy na jeden kolejny, czy na kolejny jeszcze to nie, nie wiem. Dobra. I w prawo. O! Ale zdążyłem, nie? Jak szybkich i wściekłych. A może... A nie, dobra. Też szybkich i wściekłych tak było. Że się tory zamykały i ten. No nie, bo w bajce auta to przyleciał przed pociągiem, a szlabany był zamknięty. To dobra, to tak było. Dobra. 101 tysięcy. Kolejny. Nie wiem, kurde, czy czy na raz to wezmę? Raczej nie, ale na dwa razy już pewnie tak. Da sobie, to wiadomo, dla czerwca się sprzeda. Zobaczę, bo może jeszcze dużo kasy do czerwca da. To może jeszcze jako łąkę by ogarnął. I się na kocy nagrał. Żeby tylko nie robić sprzedaży. W czerwcu tylko, żeby sprzedaży nie robić, a tak to bym musiał w sumie miesiąc przewinąć i bym miał w lipcu już żniwa, tak? Więc na pewno czerwiec połączę z lipcem. Ale tak mówię, jakbym miał dużo kasy i kupił łąkę jeszcze jedną, to myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Siedem ton. Kurde, jeszcze będę musiał wrócić. Dobra. Cztery razy byłem, no to pozwólcie, że się tepnę. Żeby szybko to sprzedać. Ja zawsze tak po odcinku sprzedaję, ale to się akurat nie chwalę. Zresztą nawet na Hyberonie widzieliście, jak to wyglądało. To, że na Beleronie musiałem tak zrobić, bo tam zanim ja bym tyle kursów zrobił z tym solenczykiem i tak sprzedałem go pół godziny z tym olejem. Olej sprzedałem tam pół godziny, a gdzie ja się teleportowałem jeszcze, tak? Jak ja bym tam jeździł, to kurde, z półtorej godziny by to zeszło. No 650 to myślę, że na dwa ciągniki jestem w stanie uzbierać. No jakiś kurs tu jeszcze jest nieusunięty. Co tam było? Tam było koszenie. To Fendakus jeszcze raz. Dobra. Jest akurat najmniej istotny dzisiaj, bo i tak tamtego pola nie będę używał, więc to jest nieistotne. No i dobra, ja to chciałem na raz łapać, tak? Jak tutaj jeszcze tyle pala został. Cutie. Dobra. Jeszcze dwie palety zostały, tak? Tak. No, 5000 litrów jeszcze zostało olej, ja chciałem to na tamten transport załapać. Nie wiem jak, ale... Dobra. Pusto, pusto. No i tego już zostawię sobie na skupie. I teraz, jak mnie to postawi, tak mnie to postawi, no może będzie lepiej. Ale dobra, siłę trzeba jednak włączyć, no bo bez siły to tutaj widać, że nie da się za dużo rzeczy zrobić. No dobra, bywa i tak nie. Dobra. Ile jest cała samolej? 530 tysięcy chyba, tak? Do 100 tysięcy miałem chyba. Chyba 100 tysięcy miałem, więc... A zresztą zaraz zobaczę. Poczekaj. Nara mam... Powiem. A, 680 jednak zarobiłem, dobra. To jednak 3 tysiące miałem na początku odcinka. No dobra, więc nawet nie wiedziałem, że miałem 3000, a promocje są takie, to jest, żeby nie było. Pokazałem na szybko. No i czas pobudki...
Mamy dziewiątą, bo ten na dziewiątą jest lepszy klimat. Przynajmniej te dziwne cienie znikną. Górzyste. Bo nie wiem, czy one są, czy nie. Znaczy, no. Marzec. Tak. W sumie ciężko, nie? No i dostałem. Miałem 650, teraz mam 730, no 80 tysięcy. O! Właśnie, to jest nowe na pole. Wymaga zaoranie, więc tutaj fajna robota będzie. O! Można dojść czwartego tego użyję. Mojego nowego, którego będę miał. A tak na szybko, chcę tylko zobaczyć pola. Może jakie fajne by trafił. To była akurat ta promocja. Do tego kupiłem, tak? A może dwójka? No dwójka jest na promocji. A piątka jest pusta. Tylko, że jest na plusie, nie? Tylko i to 300 tysięcy. Dobra, w sumie jak już jestem, to zaczniemy sobie od Landiniego i obornika. Nie no, panie, 5 na godzinę to nie będziemy jeździć. Więc grzejemy. To jest moje nowe pole, kupiłem, no widzicie, za 200 tysięcy chyba. No i tak to wyglądają moje landy. Tutaj rzepak rośnie mój. No ten land jest na minusie, więc może jak starczy czas, znaczy czasu, jak starczy kasy, to może? Może? Może pomyślimy o tym. Bo zanim ja będę siał, właśnie, zanim ja będę siał, to będzie kwiecień, tak? Czyli kolejny tam 80 tysięcy chyba, czy tam coś dostanę. Coś tam jeszcze dostanę, wiadomo. Więc no... Żółtych mało używany u mnie. No tylko w sumie chyba raz użyłem go do wapna. Nawet nie wiem, czy nawet nie wiem, czy w ogóle go użyłem. Znaczy ja wapnowałem, ale... Oj, nie pamiętam. Oczywiście dawka nałożenia jedna, no bo po co mi dwie? Żebym jeszcze wolniej jechał. To weź pan. Wiem, że to wymaga zaorania. No i jedna daweczka nałożenia jest, więc... To będzie przeorane i potem siewnikiem już będzie dorzucona druga dawka, więc elegancko. O to chodziło. No. I tak to wygląda. Ale wapna nie wymaga, to chociaż tyle. Tak tutaj patrzę, że dość szybko ten no, obornik znika. Ogólnie dobrze, że trafiłem pole. Po skoszeniu już. Bo właśnie o to mi najbardziej zależało, żeby to ścierniska jeszcze było. Znaczy ogólnie wolałbym, żeby to była kukurydza, ale tak z drugiej strony sobie pomyślałem. Przecież ja tej kukurydzy nie będę miał czym zebrać. Będę musiał wypożyczyć specjalnie przystawkę, tak? No ale... Ale to jest nieważne. Jeszcze rok 15 już. Rok 15 już, więc... Więc tak jak widać. Bez grubo. Teraz dwa nowe ciągniki wjadą, więc... No, będzie się działo. Tutaj ta łąka to nawet nie wiem, kiedy była nawożona już na 18 i w ogóle kiedy ona koszona była, tego też już nie pamiętam. Ale mam tyle siana, że... Gdzie tak na dobrą sprawę, to mógłbym tą łąkę z 18 zlikwidować, nie? Mógłbym sobie ją zlikwidować i już do końca serii nie mieć łąki. Bo ja staram się kupywać te tereny... Tutaj łąki po prostu kupywać, te. No i wiadomo, jak zbiorę... To mam się... Tutaj jest dużo łąk fajnych. Czy fajnych, takich... Ten w ogóle lat jest ciekawy. A to są dwa landy. Aha, to są dwa landy. Okej. Okay. Czyli na obecną chwilę, jak chciałbym kupić, to muszę minut wycapować. Będę musiał zobaczyć, jak tam teren idzie. Bo tam niby jakieś wysepki są, ale może bym zlikwidował tą. Może tą bym zlikwidował. Może tą i tą wielką na środku zostawił. No, nie wiem, to trzeba to wszystko zobaczyć, jak to wygląda. To wiadomo, to jest alpejskie rolnictwo, można powiedzieć, więc w tamtych górach ciekawie się będzie robić. I...
Mam sztejera, to użyję sobie sztejera do napełniania. Do żytnika, no bo chwietał. Mógłbym sobie automatycznie podjechać pod tą pryzmę i sobie załadować ręcznie, automatycznie, tak? Żytnik. No ale co to za frajda by była, jak ja mam... Jak ja mam do tego ciągnik, no... Jedna łyżka to 5%, to widzę. Raz, dwa wyszło. Najważniejsze jest to, że... Że ten ciągnik ma CVX-a skrzynię. Czy CVX-a? No, po prostu nie ma tego. Automatyczna jest. Mogę sobie S kliknąć, nie muszę tak jak w tym kliku się męczę, że muszę klikać spację, żeby cofnąć. Tutaj tego nie ma na szczęście. Bornika trochę jest, więc spokojnie. Na całe pole wystarczy. A jak coś zostanie, to... No nie wiem, co z nim zrobię. To po prostu zostanie i tyle. Bo raczej nie mam na razie pomysłu, co zrobić z obornikiem. Gdzie go wyrzucić dalej. No 6 ton, czy 5 ton już jest naładowane. Dość sprawnie to idzie. Łyżka tonowa, więc... No. On 18 ton mieści z tego, co widzę. Nie pamiętam, ale chyba tak. No skoro mam 1/3, a wrzuciłem 6 łyżek. No, ale to napełnianie fajne, to napełnianie jest fajne. I że nie trzeba się prosić. Znaczy, że nie trzeba mieć ciągnika stule, tylko się podejrzewa, że tikiem się automatycznie powiem. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Co prawda nie na odcinek, ale... Ale no, na odcinku też w sumie można używać, bo kto by... Tak naprawdę nikt tego nie zabrania, tak? Ale jednak jak ma się ten ciągnik stule, to trzeba trochę powajchować, no bo... Bo jeszcze trochę trzeba by jakieś kiszonkę otworzyć, silos, który był zrobiony już dawno. Trzeba będzie otworzyć silos, no i trzeba będzie wrzucać do miksera. Więc na spokojnie, to się da. Jakby co, to jeszcze na strychu mam trochę siana i słomy. Przede wszystkim z siana, bo słomy to tak nie bardzo tam jest. Ale znika fest tego obornika, widzę. Tam było chyba 60 ton, z tego co pamiętam. Jakoś tak, chyba 60 ton było. No a teraz będzie, jak ja to wyrzucę, to będzie 36 ton wyrzucone, tak? Chyba tak. Bo 8, no tak, to będzie 8 i 8, to będzie 36, dobra. No to w sumie takie pole, co kupiłem, to nie jest małe, tak? Dobra, 15 ton, już jest załadowane. Mówię, to idzie jak diabł. Cyk. Jeszcze jedna łyżeczka. A, zaciągnął tam. No i jeszcze jedna ostatnia, 18. I tam niby 18 łyżek, ale nie trwało to jakoś zbyt długo. 18 tysięcy litrów. No dobra. I lecimy z tym obornikiem. Ja zrobiłem raz, dwa, trzy przejazdy, tak? I to szkoda... A,
Bo tu wapno było, dlatego to tak. Dobra, bo tu wapno leży. Dlatego są ślady, jakbym po śniegu jeździł. Jakbyś musi narzędzie rozrzutnika bornika robić. Okej, okay, przyjacielu. To już rozkładamy i jedziemy. Oczywiście tekstura jest obornika zmieniona. Sobie sam ją zmieniałem, więc... Właśnie, czekaj. Czy ja mam tą opcję wyłączoną? Wracę za nowy tank. Nie, przecież jest niczym nie problem. Czekaj. To po prostu mi się to nie ujada. Prawdopodobnie po ostatniej konfiguracji zmiany plików mogłem coś spierdzielić. Znaczy chyba tylko kukurydza się nie gniecie. Tak. Tak, to chyba kukurydza się nie gniecie. Bo chyba tekstury... Tak, bo tekstury zmieniałem. Znaczy nie kukurydza, ale inne tekstury sobie wczoraj zmieniałem. I nie sprawdzałem tej. Bo to na początku z tego co widzę tam jest wygniecione. A ja nie mam tej tekstury od kiszonki. Kurde. Kruk mi jakoś mówił, to się jakoś robiło, ale ja nie pamiętam. Zresztą zaraz sobie zobaczę poradnik na tyle, ile dobiałem. Nie, poczekaj, bo ja teraz po skosie przeleciałem? I chyba ugniotło. No, po skosie jest przejechany, jest ugniciony. To czekaj. Czekaj. Nie, nie jest. To czemu tam ugniotło? Może wcześniej musiałem przejechać po skosie jakoś? Nie wiem. Naprawdę. Nie, tak to jest, jak to się miesza w tych teksturach. Tak to jest. Tak to jest, jak się w plikach gry miesza. Dobra, ale ten rozrzutnik powinien nie starczyć. Nie wiem sobie. Ja chciałem zobaczyć... Ooooo! Widita. Zapomniałem o serze, ale sobie przypomniałem teraz, jak wszedłem. Więc w sumie sera mam dosyć dużo, więc... No, jednak kupię ten ląd tutaj u góry. I tą łąkę chyba zostawię sobie. Ten mały kawałek chyba sobie zostawię, no bo nie ma chyba sensu robić tam pola z tego. Bo tam za dużo ja tego nie zbiorę z tego kawałka, a też kombajny tam sobie ciężko jeździ, tak. A sieczkar, a ten, no zawsze tutaj trochę trawy, tutaj dwie małe łąki. Tak jakbym miał dwie małe łąki, no to fajnie, tak. Tutaj oczywiście będzie to dołączone do pola, bo tutaj to jest za duża strata, ale tutaj to ja tego nie widzę. Tutaj na prosto będzie pole. Tak to zrobione. Wywalone w ten moment. Góry tutaj. Chyba, że uda mi się jakoś tutaj zaciągnąć terenem, ale tutaj nie wiem. Nie wiem ile załadować łyżek. Ważne. Nie wiem ile łyżek załadować. Bo nie wiem ile na przejazd zabierało. A załaduję z 5 ton. 5 ton załaduję wystarczy. I zaraz idziemy robić gnojowicę. No bo już czas. Szybkich 5 łyżeczek. Co zrobimy? O, gnojowice, tak. A przed gnojowicą przydałoby się jeszcze sprzedać ser. Oczywiście podjadę sobie przyczepką moją z autoloadem. Dobra, w sumie może być niepełna łyżka. Najwyżej bierzesz 4800 tyle. To
Powinno starczyć te 4800. Tarararara. Dawaj, 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 syp, 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 syp. No bo dobra, jednak 3800 wsypię. Dobra, jednak ostatnią łyżkę wsypię i to powinno starczyć. To jest jeden przejazd tylko z roboty. Nie przesadzajmy ten. Aż tak dużo to nie pójdzie tego. Ale widzę, że ugniatanie działało wcześniej. Bo ślady są. Więc no coś... Coś musiałem poknocić w plikach i tyle. Ale to się da naprawić. NX Biggest. Wujek Tadek przesyła zdjęcie? Co? Nie storczyło bornika? Jo pierdziele, czekaj, ja sobie dopiszę tą łyżkę i jedną łyżkę sobie usunę. Na pełni ustaw 1000. Nie wapnę. Nie wapnę przy głupie. Obornik 1000. Po prostu tą jedną łyżkę... trzeba było wsypać. Trzeba jednak było wsypać tą łyżkę jedną dodatkową. Zwłaszcza, że zostało mi 300 kilo. Więc w sumie zostawię sobie tutaj, bo tu będzie spokojnie turka. Ale to za chwilę, teraz idę sprzedać sobie... No, zielonkę. W sumie już za niedługo. Dzisiaj czwartek, 26 października. To jest na wtorek odcinek, więc spoko, spoko, spoko. Dobrze jest czwartek, a już na wtorek nagrywa. To jest dobry plan. Bo na poniedziałek odcinek mam, to jest na wtorek. Jeszcze środa, czwartek trzeba ogarnąć. Tutaj na rondzie w dół. Bo tu jest ta produkcja. Syra. Nie wiem ile tych palet tam jest, ale tam chyba z 10 palet było. No na raz to pewnie zabrać. Więc fajnie, fajnie. O! Ser żółty, ładuj się. No, stanę sobie tak. Zawsze to szybciej będzie ładować. Jo, na 9. Więcej trochę jest tutaj. 12. 15, 16 akurat jest. Akurat jest 16 palet. Patrz to. Akurat się udało, że 16 palet. Ale jaja. Było trochę za daleko podjechałem. No. Akurat się udało, że 16 palet, ty. Niemożliwe. Za 6 tysięcy? To trochę kasy da. To znowu 100 tysięcy da. 100 tysięcy, jeszcze przebijanie? No, więc myślę, że będziemy stać na te dwa ciągniki. A jak nie, to halo kredyt. Drobne. Uda, 600, no, 95 tysięcy. Więc no tam jestem przykład za 600, dlatego dało 100 tysięcy. No i dobra. Zaraz zobaczę, ile jest minus odcinka, bo nie wiem, ile tych beczek będziemy sobie wylewać. Dobra, wsteczny i login. Poszli. 35 minuta, ty! No to jednak trochę zeszło z tym obornikiem. No nie, no rozleję sobie, no może dwie beczki. Zobaczę. Też nie chcę zbyt dużo rozlewać tego. Bo gnojemicy mam.
Ale mam nowy land, więc czerwiec będzie fajny znowu. Znowu będą się na kozy. Tylko, że tym razem chyba będę ja kosił. Wyłącz i ser żółty też wyłącz. Bo nie wiem, ile mam tutaj tego mleka. Zaraz zobaczę, ile mam mleka. 66 tysięcy obornika. A mleka. Nie wiem. Mleka 11 tysięcy litrów. Więc jeszcze czas. No i dobra, pół beczki zabrało na przejazd. No, prawie pół beczki. Bo jest 58. Więc jakby to powiedzieć, dwa przejazdy i pusta beczka. Chociaż teraz się będzie skracać, przejazdy będą, bo jest klina. Ale chciałem na dziesiątce rozlewać tutaj sobie gnojowice, no bo ostatnio tutaj w sumie kosiłem. Więc tak odcinek po odcinku na tym polu, ale trudno. To jest akurat mało istotne. Ja tylko tu na chwilę. Jak to się mówi. Dobra. Robotka idzie jak ta lała. Fajnie to idzie. Naprawdę. Jeszcze jedną beczkę sobie zrobię, no bo w sumie odcinek z Gnojowica wstydem by było nie zrobić jeszcze jednej beczki Gnojowicy, tak? Obornik Gnojowica, no trochę mówię, trochę mi przytrzymał ten olej, no bo wiadomo, jakbym się tepał, no to by było 3 razy szybciej, tak? Ale też nie chciałem się teleportować, no niestety, no 2 razy musiałem to zrobić. No ale to już chciałem przyspieszyć odcinek, no bo tak to teraz bym jeszcze obornik rzucał. Teraz bym kończył pewnie obornik rzucał. Ja tak tu już mam jedną beczkę rozlaną, więc no jestem tak jakby do przodu. Dobra. Gnojówka 0. No, powiedzmy, że 0. No bo 170 litrów zostało, ale co tam? To tam już niech sobie jest. W sumie tak sobie myślałem nad tym, żeby 11 rozlewać na początku. No bo 3 razy bliżej by było. Że wie tak, jakby się skończyło jak najwięcej, tylko bym przez asfalt przeskoczył i już. Już jestem napełniony, a tutaj muszę kawał drogi jechać. Ale to jest fajna polna, więc blisko jest do kruchu, więc nie ma problemu. Tutaj ta 12 mnie interesuje, żeby kupić ją. Nie w tą stronę, ja w prawo powinien skręcić. Bo tam był przejazd, ale dobra. Ile tu siana leży, dobra. W sumie nie powinien tego pokazywać. Bo to tak trochę nieładnie wygląda, no ale trzeba pokazywać takie rzeczy też. Tego siana mi nie zabraknie. Teraz jak dorzucę siana jeszcze, to już w ogóle. Mówię, ostatnia beczka i kończymy odcinek. A resztek najwyżej. Znaczy ja sobie tylko 10 rozleję jak najwyżej. A zobacz, ile będę jeszcze w oborze, ile jeszcze będę ją gnojowicy. Bo jak będzie, nie wiem w sumie ile. Jak będzie tam 10 tysięcy, no to już nie będę nigdzie wyleło, tak? No ale jak będzie tam jeszcze ze 2 beczki, w co wątpię, ale znaczy, no na razie jest jeszcze gnojowicy 51 tysięcy litrów, więc jeszcze wciul. Więc myślę, że po 2 wszystkie się rozmnażają, więc dobra, w prawo i w lewo. Rozkładamy ramiona i włączymy sobie GPS-a tutaj już w tym momencie. Niech mnie nakieruje. I teraz beczka w dół. I lecimy. No, może straciłem te 100 litrów. Czyli w sumie wyszedłem na zero, bo straciłem teraz 100 litrów, a wtedy zostawiłem beczkę 100 litrów, więc czyli tak jakby no, jesteśmy na zero.
Ale widzę, że chyba jeszcze tą jedenastkę faktycznie będę musiał rozlać sobie. Że tą jedenastkę chyba będę musiał faktycznie sobie jeszcze rozlać. Zrobimy tak. Nie, nie znam cię, ale... Jeszcze jedną beczkę będę musiał... Znaczy jeszcze jedną beczkę. Jedną beczkę. Jedno pole jeszcze będę musiał rozlać, bo tu... No tutaj to tak w sumie nie za dużo zostało tego pola, a ja robię 2,5 przejazdu, przejazdu, dobrze powiedziałem. 2,5 przejazdu robię na beczkę, więc... Więc no. A tu jeszcze jedna beczka będzie na tym polu wymagana, więc... Reszta będzie trzeba gdzieś wydać, no to chyba na 11. Albo 13, zobaczę, pomyślę. 13 albo 11. Ale w sobie 11 lepsza by była, bo więcej, większy teren jest tak do rozlania. No a wiadomo, jak jest większy teren, no to wtedy tutaj jak są takie Żydy, to... Dobra, nie wiem. Nie będę kombinował. Coś chciałem powiedzieć, ale nie wiem w sumie co. No jest 42 minuta, więc akurat jak to skończę, to będę kończył odcinek, bo... No trochę smutny jestem, że gnojowicy tak mało rozlałem. No ale trudno. Liczyłem na trochę więcej, no ale... Bywa i tam. 40%, no to pojadę sobie tym krótszym przejazdem. Bo na tym przejazd na pewno wiem, że mi starczy gnojowicy. Bo na tamten obok to na pewno by mi starczyło. No i tu jest te 2,5 przejazdu, tak można powiedzieć. Czyli cała beczka jeszcze tutaj wyjdzie. I tak jak na początku mówiłem, to tak będzie. Dobra, cyk. Tutaj jest snap odświeżony, tutaj jest snap otworzony, tutaj jest snap otworzony. Ja tutaj otworzony, tutaj otworzony. Dobra, i ile jeszcze mam procent? 8%, no to. To jeszcze sobie wjadę w ten przejazd tutaj. Zawsze to te 1000 litrów sobie rozleję. Zawsze to będę już miał wtedy 1000 litrów mniej. I też krótszy przejazd kolejny. Więc wtedy już na pewno będzie musiało mi starczyć gnojowic. No i dobra. Ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa.